10 najdziwniejszych miejsc na świecie. Będzie dziś o najdziwniejszych miejscach na świecie, które można zwiedzić. Powiedzmy, są to miejsca, które są atrakcjami turystycznymi. Materiał opracowany na podstawie topny.pl. Komoda. W Hind Point w północnej Krolinie znajduje się największa na świecie komoda, ale niezwykła komoda, bo komoda ze skarpetkami. Z niemalże 9-metrowej komody wystaje źle wsadzona do jej szuflady para skarpetek. Ogromna komoda została zbudowana w 1926 roku, w czasach gdy w High Point kwitł przemysł meblowy. Teraz służy jedynie jako lokalna atrakcja turystyczna i zabawne miejsce na zrobienie sobie zdjęcia. Iwria, miasto i gmina we Włoszech w regionie Piemont, prowincji Turyn. Patronem miasta jest święty Sabin ze Spoleto. Właśnie w święto tego człowieka w mieście odbywa się corocznie słynna bitwa na pomarańcze. Miejscowe legendy głoszą, że bitwa ma swoje korzenie w średniowieczu, kiedy to wściekli mieszkańcy miasteczka Avria zaatakowali rządzącego nimi tyrana właśnie pomarańczami. Jeśli masz ochotę, jednocześnie uhonorować historię tego miasta i wziąć udział w ogromnej bitwie na jedzenie, odwiedź Włochy na przestrzeni lutego i marca. Rezerwat Gnomów. Rezerwat Gnomów, położony w Devon w Anglii, jest jedynym w swoim rodzaju miejscem. Znajduje się tam ponad 1000 figurek krasnoludków i wróżek. Rośnie tu również blisko 250 gatunków dziko żyjących kwiatów. Na terenie rezerwatu jest również muzeum krasnali ogrodowych. Market Theatre. Jakbym kiedyś robił listę najobrzydliwszych miejsc na świecie, to musiałbym wspomnieć o tym teatrze. Budynek znajduje się w Seattle. I co najważniejsze, ludzie obklejają go gumami do rzucia. Oczywiście zużytymi. Jego historia jest to równie prosta, co odpychająca. Ludzie długo oczekujący w kolejce po bilety do teatru niecierpliwie żuli gumy, po czym przyklejali je do ściany. Niektórzy nawet układali z nich wzorki. Pierwotnie budynek czyszczono, ale ostatecznie dyrektor teatru zgodził się, by kontynuowano tradycję i tak zamienił ścianę w wielką atrakcję nie tylko dla lokalnej społeczności. Miam. Muzeum Sztuki Desek Klozetowych Emerytowany hydraulik Barney Smith rozpoczął od niewinnego projektu garażowego, można powiedzieć, który przeobraził się w Muzeum Sztuki Desek Klozetowych. Ta niewątpliwie dziwaczna i zarazem śmieszna atrakcja turystyczna w San Antonio w Teksasie przyniosła sławę nie tylko pomysłodawcy, ale również samym deskom, które pojawiają się w każdej możliwej postaci. Muzeum Sztuki Desek Klozetowych pozwala na zakupienie swojej własnej, spersonalizowanej, stworzonej według własnego projektu deski. Pomysł jest osobisty, ale oglądając wystawę można się zainspirować. Są już deski trole, wydające cukierki, a nawet patriotyczne z konturami Ameryki. Wyobraźcie sobie, jakby ktoś zrobił deskę klasyczną w kształcie flagi Polski albo mapy Polski, szum na cały kraj. Co nie myślicie o takich amerykańskich promocjach własnej flagi? Wiecie, Amerykanach, którzy wszędzie pchają swoją flagę, to wyraz pozytywnego patriotyzmu, czy raczej przesada? Świątynia Karnimaty. Świątynia hinduistyczna znajdująca się w miejscowości Desnok w stanie Rajasthan w zachodnich Indiach. Świątynia słynie z żyjących tam około 20 tysięcy szczurów śniadych uznawanych za święte, skąd bierze się jej przydomek, świątynia szczurów. Jej patronką jest Karni Mata, ascetka z XIV wieku. Według legendy, Karni Mata, gdy zginął jej przybrany syn, poprosiła Boga Jamę, aby przywrócił go do życia. Bóg jednak nie mógł tego uczynić, gdyż chłopiec zdążył już reinkarnować się jako szczur. Jama przyrzekła, że caranowie nie będą trafiać do jego zaświatów, ale będą wcielać się w szczury, aż powrócą do ludzkiej postaci. Z tego względu zwierzęta są otoczone opieką i kultem jako wcielenia przodków. Istnieje też inna legenda, według której z armii tączącej bitwę w pobliżu Desnok zbiegli żołnierze, którzy błagali o ochronę bogini. Dezercja była karana śmiercią. Karnimata dała się ubłagać i pod warunkiem, że będą jej wiernie służyć, przemieniła uciekinierów w szczury. Carhage, serio. Replika angielskiego Stonehenge znajduje się w pobliżu miasteczka Alliance w Nebrasce w High Plains. Wykonana jest z amerykańskich samochodów pomalowanych sprayem na szaro. Została skonstruowana przez Jima Reindersa w 1987 roku. Składa się z 38 pojazdów ułożonych w okrąg o średnicy 29 metrów. Carhage wzięło udział w reklamie Nissana w 2006 roku. Hala Sławy Karaluchów. To miejsce przeznaczone tylko dla osób o mocnych nerwach, albo takich, które lubią takie dziwactwa jak karaluchy. Martwe robaki umieszczone są w miniaturowych sceneriach i są odpowiednikami przedstawiającymi największe sławy światowego formatu, takie jak m.in. Marilyn Monroe oraz Elvis Presley. Możecie tam zobaczyć, jak będzie wyglądać karaluch w postaci Elvisa Presleya. Pomysłodawcą tego zwarywanego miejsca jest Michael Bogdan, który w ten dziwny sposób chciał oswoić człowieka z karaluchami. Idea przyświecała, by ludzie uśmiechali się i cieszyli na widok zwierzęcia, a nie jak to zwykle bywa uciekali z wrzaskiem. Są tam też żywe karaluchy, z którymi można się pobawić. Co myślicie o karaluchach w ogóle? Ogólnie o robakach. Bo ja na przykład mam tak, że robale lubię, póki patrzę na nie przez ścianę. Kiedy wchodzę w nimi, z nimi w jakąś interakcję, już jest tragedia. Ale są przecież wielbiciele robali, którzy, nie wiem, wsadzają jakieś tam karaluchy czy mrówki do pojemników. Nie wiem, po co chyba po prostu na nie popatrzeć, tak? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Czy macie właśnie jakieś, nie wiem, dziwne upodobania odnośnie zwierząt? Nie wiem, hodujecie w domu wilka albo, nie wiem, tyranozaura na przykład. Resort Unesun. Unesun znajduje się w znanym turystycznym rejonie Hakone w prefekturze Kanagawa. Oprócz unikalnych kąpieli w kawie czy w winie, na gości czekają także gorące źródła na świeżym powietrzu. Tak dobrze słyszeliście, to jest spa, w którym można się kąpać w winie i kawie po prostu. Muzeum Warenów. Jedynka będzie propozycją ode mnie. Jest to muzeum, które zawsze chciałem odwiedzić i chciałbym Wam o nim opowiedzieć. Znacie Warrenów? Jeśli nie, to już tłumaczę. Edward i Lurie Warren byli badaczami zjawisk paranormalnych i demonologami. <laughs> demonologami. Demono demonologami. Badali przypadki krytyczne, a na podstawie ich badań powstało wiele filmów, m.in. Annabelle i Emmettville. Twierdzili, że podczas swojej kariery zbadali ponad 10 tysięcy przypadków. Wszelkie pamiątki ze swoich strasznych przygód, w tym prawdziwą lalkę Annabelle, umieścili właśnie w muzeum w Connecticut. Annabelle znajduje się w takim specjalnym sarkofaku otoczona krzyżami, że niby wiecie, nadal ta lalka jest nawiedzona i gdyby ktoś wszedł w jej posiadanie... Mógłby stać się opętany. Także tym bardziej, miejsce jest bardzo ciekawe. Sami Warrenowie twierdzą, a właściwie twierdzili, bo w tej chwili, z tego co kojarzę, żyje tylko Lori. Edward zmarł. Lori twierdzi, że Lalka potrafi sama na przykład się przemieszczać po tym swoim małym, szklanym sarkofagu, zmieniać jakieś pozycje, czasami robić miny. Nie wiem, trzeba to zobaczyć na własne oczy. Na pewno. Ogólnie byli bardzo znani i większość tych horrorów, które dziś się ogląda, właśnie jakieś Annabelle, obecność, Mytyville, to są właśnie ich ich przeżycia, to jest na podstawie ich opowieści. Niestety jednak wiele pojawia się oskarżeń o mistyfikację takich wydarzeń i o kłamstwa po prostu, że tak naprawdę ich książki to jest czysta fikcja, z siebie zrobili takich pogromców duchów, choć praktycznie nimi nie są. Ich sprawami często zajmowała się policja, czy prokuratura, czy też dziennikarze śledczy badali ich przeżycia. No. Niestety różnie to bywało, wiele osób nie wierzy w ich osiągnięcia, ale mimo wszystko, jeśli ktoś chce zobaczyć, to wiecie, prawdziwą Anabel to filmową, to muzeum warto odwiedzić. Wystarczy jechać tylko do Connecticut, nie? Kurde, 5 minut na rowerze. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i koniecznie zajrzyjcie na kanał Światowa Historia, gdzie tak dwa razy w tygodniu dodaję nowe filmy o tematyce historycznej. Ostatnio mniej, ponieważ przygotowuję trochę materiału dyszki do przodu z względów prywatnych, ale historia oczywiście wróci i zajrzyjcie na kanał Inwigilator, gdzie ruszył serial Invigilator 2030. Na razie jest tylko jeden odcinek, ale kiedy on się trochę wybije, pojawi się drugi odcinek. Serial ogólnie opowiada o apokalipsie zombie spowodowanej brakiem szczepionek, a w rzeczywistości jest to po prostu satyra na polską politykę. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że podobało wam się. Trzymajcie się. Cześć.